Drodzy Państwo, w tak szacownym gronie panelistek i panelistów nie śmiałbym próbować nawet dokonywać jakiegoś wprowadzenia merytorycznego do naszej dyskusji, ale pozwólcie Państwo, że kilka zdań, kilka słów na początku a propos jej tytułu, który już przed momentem też tej sceny został wymieniony, czyli co będzie. Myślę, że to nie tylko moja pierwsza reakcja, kiedy usłyszałem ten tytuł, tą propozycję, pomyślałem, że faktycznie organizatorzy stawiają nas przed niezwykle trudnym, żeby nie powiedzieć karkołomnym przedsięwzięciem, ale z całą pewnością nie powinniśmy, czy nie możemy się od tego pytania uchylać. Tym bardziej, że faktycznie od miesiąca myślę, że wszyscy po prostu sobie to pytanie, co będzie, zadajemy. Zadajemy sobie to pytanie w przeróżnych kontekstach. Pytamy się, co będzie, budząc się rano, sprawdzając informacje z Ukrainy. Pytamy się, co będzie, poruszeni horrorem wojny, z niedowierzaniem, oglądając te obrazki, te zdjęcia, te filmy, które płyną do nas z terenów objętych wojną. Pytamy się, co będzie, patrząc ze współczuciem na niedolę, na tułaczkę, ale i na niezwykły hart ducha tak wielu Ukrainek i Ukraińców, również tych, którzy w naszym państwie, w naszych miastach próbują szukać schronienia przed okropieństwem wojny. Pytamy się w końcu, co będzie, patrząc na ten niezwykły karnawał gościnności, solidarności, patrząc na to wszystko, co się z naszym społeczeństwem dzieje, na reakcję oddolną, spontaniczną, samoorganizującą się tak wielu Polek i Polaków, którzy w dosłowny sposób otworzyli swoje, niejednokrotnie swoje mieszkania, którzy starają się ulżyć niedoli przybyszów, zawieszając swoje rutynowe zwyczaje, zawieszając swoje przyzwyczajenia. Ale pytamy się też pewnie, co będzie z takim niepokojem, to znaczy zastanawiamy się, na ile nam starczy tego zapału, na ile nam starczy tej energii. I myślę, że wielu z nas, jeśli nie każdy, w ostatnich dniach słyszał to określenie, że to nie jest sprint, to jest maraton. I mam takie przeczucie, że powtarzamy sobie to określenie po to, żeby się właśnie motywować i jakoś utwierdzać w tym działaniu, podtrzymywać ten zapał. Pytamy się pewnie też, co będzie z taką świadomością, że taki czas niepewności, taki czas nieprzewidywalny jest również czasem niebezpiecznym, w tym sensie, że jest pożywką dla różnej maści populistów czy macherów społecznej wyobraźni, którzy próbują nam suflować jakieś proste recepty, którzy próbują wykorzystać ten czas do forsowania swoich własnych interesów. I pewnie można by jeszcze wiele tych różnych kontekstów, co będzie, wymieniać i z całą pewnością podczas naszej dyskusji te rozmaite konteksty z różnych perspektyw naukowych się pojawią. Natomiast myślę sobie jeszcze o jednym takim, być może to jest jakaś nadinterpretacja, ale kiedy zastanawiałem się nad tym, dlaczego ta nasza debata ma taki charakter bardzo mocno wychylony w przyszłość, pomyślałem, że być może wynika to z tego, że tkwi w tym takie przekonanie, że barbarzyństwo, że niegodziwość nie mają ostatniego słowa. Nie mają i nie będą miały ostatniego słowa. No więc zadajemy sobie to pytanie, co będzie. Pewnie mocno przejęci tym wszystkim, co się dzieje. Być może nawet jakoś strwożeni tym, co się dzieje, ale z całą pewnością nie odrętwiali. Znaczy nie zastygli w tym przerażeniu, ale myślę, że zadajemy sobie to pytanie, szukając po prostu jak najlepszych form reakcji na to, co się wokół nas i z nami w ostatnim czasie dzieje. I będziemy szukać tych odpowiedzi również dziś zapewne w szacownym gronie panelistek i panelistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy i z różnych perspektyw pewnie będziemy tą problematykę oświetlać. Ale pomyślałem, że oprócz wielu różnych rzeczy, które nas łączą i które łączą dyscypliny, które reprezentujemy, łączy nas również takie przeświadczenie, że żeby próbować stawiać jakieś, próbować formułować jakieś prognozy, potrzebna jest jakaś forma diagnozy, znaczy jakaś forma definicji sytuacji, to znaczy próba odpowiedzi na to, w jakim punkcie się znajdujemy i co się tak naprawdę dzieje. I chciałbym na samym początku
szacowne grono, poprosić właśnie o taką krótką próbę z różnych perspektyw odpowiedzi na to, co się wydarzyło, w jakim punkcie jesteśmy, o podzielenie się Państwa refleksjami. A jako pierwszej chciałbym oddać głos pani profesor Julianie Palaniuk. Bardzo się cieszymy, że pani profesor jest dzisiaj z nami. Pani perspektywa jest dla nas szczególnie cenna, szczególnie wartościowa. Bardzo proszę. Доброго дня, шановне товариство. Перш за все, хотіла би висловити щиру вдячність всьому польському народу, державі польській, Селецькому університету, в особі ректора, всіх колег і друзів за ту всебічну підтримку, яку ми, українці, отримуємо тут в Польщі і безмежно цьому вдячні. Dzień dobry, szanowni państwo. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować całemu polskiemu narodowi, państwu polskiemu, a także Uniwersytetowi Śląskiemu i jego magnificencji rektorowi za pomoc przyjaciołom Ukraińcom, którą dajecie w tak ciężkie dla Ukrainy i Ukraińców czasy. Для мене це велика честь бути запрошена сьогодні на цю дискусію. І це стало також можливим завдяки тому всі ці підтримки, які ви надали мені, і я тут фізично присутня. Jestem zaszczycona, że mogę uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu i to stało się możliwe dzięki osobliwym działaniom polskiej strony, która dała mi i moim dzieciom bezpieczne miejsce i azyl. Вже більше місяця Україна чинить героїчний опір російському повномасштабному вторгненню війни в Україні. Już ponad miesiąc Ukraina czyni bohaterski sprzeciw wielkoskalowej inwazji Rosji. Неможливо собі уявити було нещодавно, що така війна можлива в самому центрі Європи, адже Україна є в географічному центрі Європи географічної. Dla mnie ciężkie jest do zrozumienia to, że taka wojna może mieć miejsce w centrum Europy, a Ukraina się znajduje w geograficznym centrum Europy, prawda? Але справді війна та розпочалася для України і вже триває більше ніж 8 років в 2014 році, коли після Революції Гідності Росія підступно, віроломно розпочала війну проти України, анексувала Автономну Республіку Крим, окупувала частину Донецької і Луганської території на сході України. І це було дуже важко і несподівано тоді. Так направде, Росія почала війну проти Україні в 2014 році по Революції Годності, коли сотні українців полегли на Майдані. І Росія задала цьос в плеці, анексуючи Крим і окупуючи територію обводів Луганського і Донецького на сході України. To było bardzo ciężkie. Z tego czasu miliony Ukraińców były внутрішньо переміщені w Ukrainie. Частина людей емігрували за кордон. Багато людей втратили домівки і життя. Od tamtego czasu już 8 lat trwa ten konflikt zbrojny. Miliony ludzi byli zmuszeni do migracji w głąb Ukrainy, stracili swoje mieszkania, życia i zdrowie. За даними ООН, за ці 8 років 45 тисяч людей постраждали від цього збройного конфлікту в Росії на сході України. Зокрема, 13 тисяч померлих, з них 4200 військових, 25% втрат – це цивільні населення, загалом 13 тисяч людей померло. Według danych Wysokiego Komisarza Praw Człowieka w ciągu lat 2014-2021 z powodu konfliktu zbrojnego z Rosją liczba strat ludzkich wynosi 45 tysięcy osób. Wśród nich też 13 tysięcy stanowią zmarli, 4200 to ukraińscy żołnierze, a 28% to są osoby cywilne. Я політолог і викладач в університеті в місті Миколаєві, що на півдні України. Я розуміла, що можливе продовження війни в Україні на іншій території, зокрема на місто Миколаїв, яке знаходиться в інтересах Росії. Ja jako politolog miałam pojęcie o tym, że jest możliwe rozszerzenie eskalacji konfliktu z Rosją. Przed tym mieszkałam i pracowałam na uniwersytecie w mieście Mikołajów na południu Ukrainy, które znajduje się w strefie zainteresowań Rosji.
Але неможливо приготуватися до того, коли прокидаєшся в 4-й годині ранку від того, що чуєш, як розриваються бомби десь в місті, як гудять літаки, і ти розумієш, що війна вже тут. Nie da się przygotować do tego momentu, kiedy budzisz się z przerażeniem od dźwięku bomb, szumu samolotów, drżenia szkła. Діти ще сплять на той момент і починаємося швидко збирати якісь речі і розуміємо, що треба тікати, поки є це, ще ця можливість. І дорога була дуже довга, та, яка займає хоча б на Західну Україну годин 12 в мирний час, вона зайняла більше доби, спали десь на заправках по пару секунд, десь трошки. Це було дуже важко фізично, психологічно для всіх і першу чергу переживаєш за дітей, але врешті-решт ця, я сподіваюся, така подорож скінчилася для нас безпечним місцем тут. Наша дорога з малими дітьми, яка зазвичай на Західну Україну, яка зазвичай трва 12 годин, тривала понад добу тяглої їзди з невеликими паузами на стаціях. I to było bardzo ciężkie i tak powoli dojechaliśmy tutaj, w miejsce, gdzie jesteśmy bezpieczni. Справді вже більше ніж 135 дітей померло в Україні в результаті війни. Це лише приблизні дані, тому що насправді не можна знати, особливо те, що відбувається зараз в Маріуполі. Już 135 dzieci już zginęło w ciągu miesiąca wojny na Ukrainie. To są nieprecyzyjne dane, bo nie da się policzyć, ile tak naprawdę teraz ginie dzieci. Але надзвичайно те, наскільки швидко відреагувала Польща і польські люди на цю війну, яка розпочалася, поки ще були ми в шоці, наскільки швидко була організована допомога на всіх рівнях. І я б сказала, що тут не лише неможливо було б такий масштаб, якби не польські люди, не їх активність, тому що держава не може так організуватися в будь-який час. І тому наша щира вдячність за все те, що роблять поляки зараз для України і українців. Jestem bardzo zaskoczona tą troską i wsparciem, które utrzymują Ukraińcy w Polsce. To zachwyca i jesteśmy bardzo wdzięczni. Polska również jako państwo szybko zaoferowała Ukraińcom pomoc, ale oczywiście nie byłoby tego na taką skalę, gdyby nie cudowni i wrażliwi ludzie w Polsce, gdyż tak duże wsparcie jest zasługą dobrych serc wielu ludzi. І ми, українці, дуже дякуємо полякам за то. Дякую. Дякую. Bardzo dziękujemy pani profesor za podzielenie się z nami tymi własnymi osobistymi refleksjami. Z całą pewnością świadectwo tego, co się dzieje, kiedy słyszymy je od osoby, która no, jest bezpośrednio nim dotknięta, no wybrzmiewa inaczej. Bardzo się cieszymy, że pani profesor z nami jest i bardzo dziękujemy za te słowa. Poproszę teraz pana profesora Tadeusza Sławka o podzielenie się swoim komentarzem. Dzień dobry państwu. Bardzo szybko, ponieważ czasu nie ma zbyt wiele, więc tylko trzy takie obserwacje laika, człowieka, szarego obywatela. Jak odbieram tą sytuację? Po pierwsze, odbieram ją jako wielką przestrogę. To się niestety już przestroga po fakcie, bo to się stało, do czego prowadzą wszelkie wielkie narodowe, mesjanistyczne mity. No bo wystąpienia Putina teoretyczne, przynajmniej o ile za takowe uznać, opierają się na takim mesjanistycznym przekonaniu, że oto mit Wielkiej Rusi, a która ma te swoje ambicje zjednoczenia wszystkich pozostałych rzekomo nieosobnych narodów pod jednym rosyjskim parasolem. I to jest oczywiście czysta agresja, ale to jest także ostrzeżenie dla nas, do czego prowadzą nieroztropnie pompowane narodowe mity, które często obrastają w takie mesjanistyczne przekonania prowadzące do uszczęśliwiania na siłę i nietolerujące niczego, co w ramach tego mitu się nie mieści. To po pierwsze. To jest także ostrzeżenie dla nas. My też mamy takie tendencje czasami. Nie na taką skalę oczywiście, ale miewamy.
Obserwacja druga to jest taka, że mamy, mówi się o konflikcie cywilizacji i być może tak jest. Powiem skromniej, że patrzę na tą agresję jako na konflikt dwóch sposobów organizowania się społeczeństwa. Pani profesor mówiła o tym godnościowym, o godnościowej rewolucji ukraińskiej, bo wydaje mi się, że mamy tutaj taki agresywny konflikt społeczeństwa całkowicie pionowego, czyli Rosji, gdzie jedna osoba wie, dawniej przynajmniej jeszcze było politbiuro, dzisiaj już nie ma politbiura, jedna osoba wie, a później jak schodzimy w dół, tym tej wiedzy jest coraz mniej i coraz mniej godności. Odnoszę wrażenie, że w Ukrainie, choć mogę się mylić, ale mam nadzieję, że nie, że w Ukrainie jest odwrotnie, że mamy do czynienia ze społeczeństwem bardziej poziomo zorganizowanym, gdzie ludzie na sposób trochę przypominający naszą realię, nasze realia z lat 60. i 70. potrafią tworzyć nieformalne więzi, nieformalne grupy wzajemnie sobie pomagające. I gdzie, ta skala godności, jak schodzimy w dół społeczeństwa, w hierarchii społecznej, nie maleje jak w Rosji, ale jak gdyby rośnie, bo ludzie czują się sprawczy, co zresztą dzisiaj, jeśli wierzyć informacjom, a zapewne możemy, ma także swój wymiar militarny, bo ludzie się zaciągają do owych ochotniczych oddziałów wojskowych. No i po trzecie, ostatnie, ponieważ pan pytał ewentualnie, co dalej. Oczywiście nie wiem, ale wyobrażam sobie, że dalej będzie tak czy inaczej trudno, ponieważ po pierwsze, daj Panie Boże, żeby pokój nastąpił jak najszybciej, ale mam bardzo poważne obawy, że to będzie pokój, który na długo nikogo nie usatysfakcjonuje. No? Być może nie usatysfakcjonuje Ukrainy, która będzie być może zmuszona do rezygnacji z pewnych swoich planów. Na pewno nie zadowoli Rosji, która już w dużej mierze przegrała, jeżeli chodzi o swój wizerunek publiczny. To po pierwsze, a po drugie, no, trudno sobie wyobrazić, to mamy już zupełnie inny obraz świata, ponieważ do tej pory Rosja była traktowana partnersko, oczywiście z ostrożnością, ale jednak jakoś partnersko, czyli jakimś minimalnym przynajmniej zaufaniem. Natomiast teraz nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł mieć zaufanie do Rosji na dłuższą metę i to jest na długie lata. No więc w związku z tym będziemy mieli inny wizerunek, zupełnie innego świata, w którym brak zaufania, taki fundamentalny brak zaufania na skutek kłamstw, matactw i tak dalej, będzie podstawą. Czy na takiej podstawie można coś trwałego zbudować? Nie wiem. Będziemy się musieli nad tym poważnie zastanawiać. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wspominając o tym, że znajdujemy się trochę, nie w trochę, tylko właściwie w zupełnie innej rzeczywistości i że ten świat wygląda teraz inaczej, pomyślałem sobie też o tym, że coraz mniej ironicznie chyba używamy takiego określenia, że coś było przed wojną. Ja mam takie wrażenie, że jeszcze w pierwszych dniach po agresji niektórzy używali tego sformułowania, że coś było przed wojną, teraz się sytuacja zmieniła, bo jest wojna i brzmiało to jakoś właśnie ironicznie. W tej chwili chyba zaczynamy coraz bardziej rozumieć, że w tym nie ma ironii, tylko zmienił się świat i to zmienił się tak bardzo, że właśnie potrzebujemy pewnie jeszcze czasu, żeby sobie to dobrze opisać, a później jakoś przyswoić. Bardzo proszę teraz w tej naszej pierwszej rundzie diagnostycznej panią dr Małgorzatę Myl o swoją refleksję. Dziękuję bardzo. Ja przyznam szczerze, że moje refleksje poszły w różnych kierunkach. Jako prawnik w dodatku zajmujący się prawem międzynarodowym w ostatnich latach nie miałam łatwo naukowo. I tak jak Państwo tutaj panowie powiedzieliście, zmienił się świat, to na pewno. I nie jest to tylko zmiana tego, jak my postrzegamy pewne procesy, natomiast też zmiana tego, jak postrzegamy prawo. I to, co pan profesor powiedział, że gdzieś tam te kwestie kulturowe, to jak postrzegamy społeczeństwo, nawiązując do wystąpienia Putina, pana prezydenta Putina, ja przed tą debatą wysłuchałam tego pierwszego wystąpienia, próbując znaleźć coś, co byłoby zgodne z prawdą i prawem. I przyznam, że nie znalazłam niczego. To znaczy wypisałam 5 stron A4, błędów, manipulacji i tego, jak prawo międzynarodowe jest wykorzystywane w
w niewłaściwy sposób, tak? Jest przeinaczane i przekształcane i kompletnie wykorzystywane w złym kierunku to wszystko idzie. I to jest jedna rzecz, tak? Żeby dostrzec, że faktycznie będziemy, to też jest pytanie, co dalej, ja jeszcze do tego potem nawiążę, natomiast będziemy musieli na pewno zastanowić się nad tym, jak jeżeli nie prawo, to jak przynajmniej stosunki międzynarodowe, włączając to też wielkich graczy, takich jak chociażby Wielka Piątka, stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, bo nie zapominajmy, że Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. I jak to wszystko będzie musiało funkcjonować, żeby po pierwsze zakończyć ten konflikt, bo to jest konflikt zbrojny i niezależnie od tego, jak to będziemy nazywać, to nie zmieni się sytuacja, że to jest po prostu konflikt zbrojny. A idąc już bardziej szczegółowo, agresja jednego państwa na drugie, w takim rozumieniu, które do tej pory przez wiele, wiele lat się nie zdarzało, bo nawet jeżeli się zastanowimy nad innymi konfliktami, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat miały miejsce, to tak naprawdę to właśnie agresja Rosji na Ukrainę jest pierwszym, no od II wojny światowej konfliktem, gdzie jedno państwo atakuje drugie państwo niepodległe, bo nawet jeżeli mówimy o Rwandzie, to tam był konflikt wewnętrzny, to miało zupełnie inny charakter, co nie umniejsza oczywiście zbrodniom, do których tam dochodziło. Natomiast tutaj jedno państwo napada na drugie państwo i w tym jest to państwo, które, no tak jak wspomniałam, jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. To też pokazuje pewną konieczność reform międzynarodowych, bo jeżeli ONZ, Rada Bezpieczeństwa nie jest w stanie nic zrobić, bo jest zablokowana przez Rosję, a tak teraz jest, to trzeba po prostu się zastanowić, czy to idzie w dobrym kierunku. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, jak państwa sobie poradzą z ogromnym napływem ludności. Nawet ten kryzys migracyjny, który mieliśmy po 2015 roku, też na ogromną skalę, ale jednak był mniejszy. I też taka refleksja, że państwa, nawet zawężając do Europy, zupełnie inaczej podeszły do tamtej sytuacji i inaczej podchodzą do tej sytuacji, jako Unia Europejska, ale też jako państwa, jak odrębnie, samodzielnie państwa. I tutaj, tak jak pani profesor na początku powiedziała, ogromna pomoc naszego społeczeństwa, natomiast, no, żeby już nie posługiwać się tym zwrotem, który często występuje, musimy patrzeć na to długoterminowo. I rozwiązania, które podejmują nasi rządzący, są konieczne, bo nie możemy myśleć o pomocy Ukraińcom jako tu i teraz, tylko tu i teraz, bo to jest niewystarczające. I trzeba patrzeć na to jak na rozwiązania systemowe. I tutaj musi wejść państwo po prostu, bo bez państwa, bez rozwiązań systemowych to nie da się udźwignąć tego ciężaru. I idzie to w dobrym kierunku, natomiast mam tutaj na myśli chociażby naszą ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem. Natomiast nie możemy też zapominać, że pewne rozwiązania, które są teraz wprowadzane, czy będą w przyszłości, no muszą być monitorowane, tak? Bo problemy albo wyzwania, może tak, wyzwania będą się cały czas pojawiać. I to jest na teraz jako ogromna pomoc ludzi, natomiast konieczność patrzenia w przyszłość, ale systemowo. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że pani wspomniała o tej konieczności, ponieważ faktycznie w gronie osób, które zajmują się procesami migracyjnymi, to wołanie o spójną politykę migracyjną, o politykę integracyjną, no już od kilku lat bardzo donośnie rozbrzmiewało. No w tej chwili reagujemy nieco ad hoc, ale może i warto docenić to, że sytuacja jednak wymusza pewne rozwiązania. Jeśli mogę sobie jeszcze jedno zdanie komentarza, bo chciałbym, żeby to też wybrzmiało gdzieś podczas tej naszej debaty, a być może to jest dobry moment. Pani wspomniała o tym, że różne państwa różnie reagowały na sytuację i myślę, że też musimy pamiętać o tym, że my w tej chwili też różnie reagujemy
To znaczy ciągle jest ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, która jest rozwiązywana w zupełnie odmienny sposób niż ta sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej i bardzo też myślę, warto o tym pamiętać w tym okresie, w którym się znajdujemy. Dotknęła Pani tego obszaru ładu międzynarodowego, dlatego myślę, że możemy teraz poprosić Pana profesora Marka Migalskiego o Pana opinię. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. To ja nawet ograniczyłbym swoje wystąpienie, dlatego że nie chciałbym się zajmować sprawami międzynarodowymi, bo to pani doktor bardzo ładnie powiedziała. Również bardzo chętnie bym się wypowiedział na temat wewnętrzne ukraińskie, ale to już z kolei pani profesor i te cywilizacyjne dotyczące zaufania społecznego, struktury społecznej. Mnie to wszystko fascynuje, natomiast ja w swojej wypowiedzi chciałbym bardziej skupić się na naszym wewnętrznym polskim aspekcie i spróbować odpowiedzieć na te pytania, o których państwo mówiliście. Znaczy, że rzeczywiście im mniej to będzie systemowe, mówię o pomocy dla uchodźców, tym szybciej się to wyczerpie. Znaczy, jeśli to wszystko będzie położone na ludziach, to po prostu ludzie mają tendencję do tego, żeby dosyć szybko pozbywać się tego problemu albo czuć ten ciężar. Ja sobie specjalnie dzisiaj sprawdziłem nastroje społeczne i relacje czy sympatie Polaków do Ukraińców i odwrotnie. I to jest bardzo poważna asymetria. Znaczy my według ostatnich sondaży jesteśmy ulubioną nacją Ukraińców. Jesteśmy absolutnie na pierwszym miejscu. Na pytanie, kogo traktujecie jako największych przyjaciół, Ukraińcy prawie w 90% odpowiadają, że Polacy. To jest zawstydzające nawet dla nas. Natomiast ten pogląd nie jest podzielany przez Polaków. Ja byłem nawet zaskoczony, bo mówiąc szczerze, miałem pewne intuicje badawcze, natomiast weryfikacja jest bolesna. Przejrzałem różne sondaże i ogólnym wnioskiem jest taki oto. Mniej więcej 1/3 Polaków wyraża sympatię wobec Ukraińców, 1/3 jest obojętna i 1/3 wyraża antypatię wobec Ukraińców. To oczywiście dzisiaj się może zmieniać, ale musimy pamiętać, że tego typu nastroje są bardziej trwałe niż nietrwałe. My mamy dzisiaj pewną skróconą perspektywę. Widzimy tysiące, miliony Polaków pomagających Ukraińcom. Tylko nawet jeśli tych Polaków dzisiaj jest 1, 2, 3, 5, to jest w dalszym ciągu mniejszość. Większość jak zawsze, jak wszędzie jest obojętna. Natomiast nie zniknęło w Polsce ta grupa społeczna, która po prostu Ukraińców nie lubi. Jeśli to jest tak, że to jest 1/3 dorosłej populacji, to jest 10 milionów ludzi. I ci ludzie nie znikną, oni na razie są zawstydzeni. Zawstydzeni przez media, przez to, co się dzieje, przez tę solidarność, o której mówiła pani profesor. Ale oni nie znikną. Za chwilę pojawią się media, które będą chciały na tym zarobić i obsłużyć te 10 milionów i zaraz później, a może nawet wcześniej, pojawią się środowiska polityczne, które nie mogą zrezygnować z takiej gratki jak 10 milionów wyborców. Ja nie czuję się upoważniony do wymieniania partii, bo rozumiem, że chyba, że państwo będziecie chcieli, to oczywiście myślę, że każdy z nas jest w stanie wymienić te partie, które już idą w tym komunikacie i są takie, które będą musiały pójść w tym kierunku. A to oznacza, że będzie raczej gorzej niż raczej lepiej. Każdy z nas dzisiaj przychodząc na to spotkanie, myślę, myśmy o tym rozmawiali parę dni temu, stanął przed takim dylematem, czy raczej zaprezentować się tu jako taki life coach, jako taki trener personalny, który da nam siłę, utwierdzi nas w tym, że jesteśmy fajni, że Ukraińcy są fajni i w ogóle wszystko jakoś będzie. Albo, i chyba to właśnie wybraliśmy wszyscy, to znaczy jednak przyjść z pewnym bagażem naukowym i powiedzieć państwu, jak sądzimy, że będzie. Możemy się pomylić oczywiście, ale żeby przeciwdziałać tym wszystkim negatywnym, czekającym nas zjawiskom, musimy przyznać, że one będą, że one istnieją, że one nie zniknęły. My jesteśmy tą samą populacją, która przed 7 laty wpadła w trwogę na myśl o tym, że ma tutaj być 7 tysięcy uchodźców, no nie z Ukrainy, tylko przede wszystkim z Afryki i trochę z Azji. 7 tysięcy. Jak wtedy sobie żartobliwie powiedziałem, to jest jedna rodzina na gminę. Ponieważ jak mnie wykształcił Uniwersytet Śląski, w Polsce jest jakieś 2,5 tysiąca gmin, więc to jedna 4-osobowa rodzina na gminę. I wtedy ta populacja zadrżała.
W większości powiedziała, że nie jest na to przygotowana. Dzisiaj mamy 2 miliony, a za chwilę może być 4 czy 5 milionów. I skończę czymś takim, bo tu troszeczkę rozumiem, że jest analiza tego, jak jest i jak ma być, ale proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj przyjechały do Polski przede wszystkim straumatyzowane matki i niewiele rozumiejące z tego wszystkiego dzieci. Ale za chwilę, jeśli sytuacja na Ukrainie się nie polepszy, przyjadą inni, przyjadą też mężczyźni, a ludzie na świecie są mniej więcej tacy sami. To znaczy, jeśli dzisiaj słyszymy o tym, że jakiś 49-letni Polak w Wrocławiu zgwałci 19-letnią uchodźczynię, którą najpierw przyjął do domu, to przecież z Ukrainy też przyjadą normalni ludzie, a Ukraińcy, tak jak Polacy, dzielą się na dobrych i na złych. A to znaczy wobec tego, że będziemy mieli do czynienia również z tymi, którzy przyjadą i nie będą tutaj chcieli żyć według tych standardów, których wszyscy byśmy chcieli, ponieważ na Ukrainie też nie żyli według takich standardów, ponieważ Ukraińcy nie są ani lepsi, ani gorsi niż my. Jeśli my mamy wśród Polaków morderców, gwałcicieli, złodziei i bandytów, to nie możemy oczekiwać, że jest jakaś nacja, która nie ma tej grupy społecznej. To będzie pierwsze i to będzie eksploatowane, czyli spotkamy się z normalnym życiem. A oprócz tego każdy tego typu czyn będzie nagłaśniany przez tych, w których interesie biznesowym, medialnym bądź politycznym będzie nagłaśnianie tych sytuacji. Ostatnie zdanie w tej części, jak rozumiem. W Polsce policja notuje od 5 do 8 gwałtów dziennie. Według szacunków policji tych gwałtów jest 200 dziennie. 200 dziennie jest gwałtów w Polsce. Polaków, gwałtów na Polkach dokonywanych przez Polaków. Proszę sobie wyobrazić, wystarczy jeden tego typu przypadek dziennie w przypadku jakiegoś imigranta, uchodźcy czy kogokolwiek innego. I mamy pełną gamę relacji, reakcji i wykorzystywania tego przez, jak mówię, środowiska medialne i polityczne. Więc w tym znaczeniu musimy się przygotować i temu, jak rozumiem, też ma służyć nasza debata, musimy się przygotować mentalnie, intelektualnie, instytucjonalnie do podjęcia, do zmierzenia się z tym, że w Polsce będziemy mieli 3 albo 4 miliony nowych ludzi, a pamiętajcie Państwo, Polacy są najbardziej, jednym chyba z dwóch, najbardziej homogenicznych społeczeństw w Unii Europejskiej. My po prostu jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego, że żyjemy z kimś innym. Polacy mają problem z akceptacją Ślązaków, czy Kaszubów, czy Niemców. Wobec tego przed chwilą byliśmy najbardziej homogenicznym społeczeństwem Unii Europejskiej, a za chwilę będziemy mieli 4-milionową albo 5-milionową mniejszość. To musi wywołać protesty społeczne i reakcje społeczne i myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby świat nauki przygotował się na ten fakt. Przepraszam, że to nie było specjalnie optymistyczne, ale myślę, że musimy się zderzyć też z tego typu, chyba jednak prawdą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To, co pan profesor mówi, od razu prowokuje pytanie, czy tak duża liczba osób, które się pojawiają w Polsce, które zmieniają pejzaż społeczny Polski, ma szansę też jakoś nas zmienić, te negatywne aspekty naszego stosunku do obcych, czy do, w tym konkretnym przypadku do Ukraińców, mogą się jakoś zmienić. Do tego pewnie w drugiej części będziemy mogli jeszcze nawiązać. A teraz poproszę jeszcze pana doktora Łukasza Jacha. Dzień dobry. Ja właśnie jako psycholog najbardziej zastanawiam się nad tym, w tej swojej diagnozie tego, jak jest, jak będzie, co zmieniać w nas, ludziach, aby właśnie przygotować się jakoś na tę dużą zmianę. I prawdę mówiąc, dużo nadziei, ale też dużo obaw pokładam tutaj w pojęciu wyobraźni. Nie da się ukryć, że z tego, co nawet pan profesor przed chwilą wspominał, nasze wyobrażenie tego, jak wygląda wojna, jak wygląda kontakt z migrantem, Ukraińcem, Ukrainką, w dużym stopniu opiera się o to, jak my sobie te rzeczy wyobrażamy, nie mając właściwie osobistych doświadczeń w tym zakresie. Zauważam też, że właściwie media od kilku tygodni, prezentując nam obraz wojny w Ukrainie i obraz osób, które przybywają do naszego kraju w poszukiwaniu bezpieczeństwa, prezentują nam taki materiał, który doprowadza do bardzo zawężonych właśnie wyobrażeń. Znaczy, posługujemy się głównie kategorią na przykład bohatera, tego, który walczy o swoją ojczyznę. Ten człowiek jest bohaterem. Ci z kolei, którzy przyjeżdżają do nas w poszukiwaniu schronienia, są spostrzegani poprzez pryzmat kategorii ofiary. I z tymi dwoma kategoriami wiąże się od razu pewien taki zestaw skojarzeń, jak należy ustosunkowywać się do człowieka, który wpasowuje się w te kategorie.
no a co jeśli ten człowiek w tę kategorię się nie będzie wpasowywał? To jest właśnie ten problem, o którym nawet pan profesor wspominał. W tym momencie jesteśmy otwarci na przyjmowanie dużej liczby kobiet czy dzieci, które wpisują się w kategorię ofiary, ale czy w tę kategorię równie dobrze będą wpisywali się mężczyźni, którzy być może będą docierali do naszego kraju za jakiś czas? Moim zdaniem tym, co w pierwszej kolejności moglibyśmy my, ludzie, robić, jest poszerzanie tego zestawu kategorii, jakimi posługujemy się w odniesieniu do ludzi, z którymi się spotykamy. Tymi osobami mogą być oczywiście migranci, Ukraińcy i Ukrainki, ale tak naprawdę chodzi też o to, aby posługiwać się szerokim zestawem kategorii w odniesieniu do każdego z nas, no bo w momencie, kiedy rzeczywistość nie pokrywa się z kategoriami, którymi posługujemy się na co dzień, no właściwie jesteśmy w jakimś stopniu bezradni. Innymi słowy, zachęcałbym do tego, żeby poszerzać ten zestaw kategorii, w jakich widzimy rzeczywistość. I tak naprawdę możemy to wykonywać już w takim naszym życiu codziennym bardzo często, nawet samodzielnie podejmując pewne działania. Jednym kontekstem tych kategorii, poszerzania zestawu kategorii, może być kwestia kultury. Dziś spotykamy się choćby z zespołami ukraińskimi, w naszych radiach, w naszych telewizorach jest coraz więcej muzyki ukraińskiej, która też jest jakimś sposobem poszerzenia tego sposobu widzenia drugiego człowieka i zauważania tych elementów wspólnych, tych, które łączą nas z tym, który do nas przychodzi. Innym takim kontekstem może być chociażby kuchnia. I zauważcie Państwo, że tutaj też widzimy coraz więcej takich inicjatyw, które polegają na tym właśnie przenikaniu się smaków, w takim wielozmysłowym doświadczaniu kontaktu z drugim człowiekiem właśnie poprzez kwestię kuchni. Inne konteksty to pewne takie rzeczy, które podzielamy na co dzień w takim naszym codziennym życiu. No, kwestia chociażby pieniędzy. Zastanówmy się na przykład, ilu z nas sięgnęło do chociażby internetu po to, żeby przyjrzeć się ukraińskim pieniądzom. Jak one wyglądają, jakie postaci są na nich zilustrowane, co te pieniądze symbolizują. Przecież pieniądz to jest jedna z tych rzeczy, z którymi dość często spotykamy się jako tymi, które pojawiają się w pierwszym kontakcie właśnie z inną kulturą, z innym. To przez te świadectwa kultury kontaktujemy się niejako, rozumiemy w jakimś stopniu tę kulturę. Myślę sobie, że takim zadaniem, jakie moglibyśmy odrabiać już teraz, jest choćby nauka, jeśli nie ukraińskiego języka, to przynajmniej ukraińskiego alfabetu. On jest inny niż nasz alfabet, ale ta inność może budzić ciekawość. Z tej ciekawości może pojawiać się kwestia opanowywania stopniowo kolejnych liter, a tam, gdzie pojawia się biegłość w jakiejś działalności, tam pojawia się wzrost samooceny. Na zasadzie, wychodzi mi, rozumiem, jak te litery co znaczą te litery, jak je odczytywać, idzie mi całkiem nieźle. I ten wzrost samooceny, który z tego wynika, może być taką furtką do większego otwarcia, bo często zamknięcie bierze się właśnie z tego, że wydaje nam się, że nie damy rady, że nie uda nam się wejść w ten kontakt, że wyjdziemy na kogoś niekompetentnego. Ale czy niedobrze byłoby w takim razie motywować się do takich, powiedziałbym, mikrozachowań w kierunku poszerzania naszych kompetencji w kontakcie z tym, czym jest ukraińskość, przez co będzie mieć takie subiektywne, przynajmniej wstępnie, wrażenie, że w tych innych obszarach też nam wyjdzie. No ale z tym wrażeniem myślę, że jest to już dobry punkt wyjścia do tego, aby przynajmniej próbować wchodzić w tego rodzaju kontakty. Więc to jest to, co ja jako psycholog mógłbym w tym przypadku w pierwszej kolejności wskazać. Jak największa motywacja do tego, aby postrzegać drugiego człowieka, no w tym przypadku Ukrainkę, Ukraińca, nie przez pryzmat bardzo wąskich kategorii, bo w pewnym momencie te kategorie mogą nie wystarczać do zrozumienia tego, kim jest drugi człowiek i jakie jest jego położenie. Im więcej tych kategorii odnajdziemy do opisywania drugiego człowieka, tym łatwiej będzie nam się pogodzić z tymi wszystkimi sytuacjami, w których rzeczywistość nie pokrywa się z tym wstępnym oczekiwaniem. To jest chyba to, co w tym momencie bym mógł powiedzieć od siebie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To, że te kategorie faktycznie wymagają rozszerzenia, myślę, w przypadku kategorii uchodźcy widać bardzo wyraźnie. To znaczy doskonale pamiętamy, że posiadanie smartfona czy jakiegoś ubrania markowego miało dyskwalifikować, tak? No, że miało odbierać status uchodźcy osobom, które do Polski przybywały, więc to z całą pewnością jest olbrzymia praca do wykonania. No bo to nie wpisuje się właśnie w kategorię ofiary. Co to za ofiara, która ma telefon, która ma samochód,
I bardzo łatwo jest w tym momencie nie zauważać, że ta kategoria ofiary, którą przyjmujemy na początku, ona wyznacza ten sposób, ten zakres oczekiwań właściwie co do tego, kim jest człowiek, który do nas przybywa. Bardzo Państwu dziękuję za tą pierwszą rundę. Nie odważyłbym się powiedzieć, że mamy zdiagnozowaną sytuację, ale na ile się da w tych warunkach, w których dyskutujemy, myślę, że no, pewne pola zostały opisane i nazwane. No to teraz sobie podwyższamy poprzeczkę, no i próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, co będzie już tak bardzo wprost. Ja trochę tu sprowokowany tym, co pan profesor Migalski mówił, pomyślałem tak trochę na przekór właśnie, że będziemy szukać nie optymizmu, bo optymizm, jak doskonale wiemy, jest zwodniczy, a jak twierdził doktor honoris causa naszej uczelni, czyli Sławomir Mrożek, optymista to jest ktoś obłąkany, kto wbrew faktom upiera się, że będzie dobrze. Więc nie chciałbym, żebyśmy poszli w tą stronę, ale żebyśmy może szukali nadziei. To znaczy w tym wszystkim, co się wydarza, czy potrafimy zidentyfikować jakieś obszary, które mogą dawać nadzieję. Dla mnie na przykład, właśnie, to znowu można by zacytować innego z doktorów honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, no, Jacques'a Derrida, który mówił o tym, że każde doświadczenie gościnności tworzy jakiś nowy język. I czy to, z czym my się teraz spotykamy, to doświadczenie gościnności w tym bardzo specyficznym, no, dramatycznym położeniu tych, którzy do nas przybywają, czy to nas może jakoś zmienić, czy to nam może jakoś otworzyć oczy. Patrzę tu na profesora Tadeusza Sławka, ponieważ wiem, że pan profesor, no, pamiętam jeden cytat, być może go zacytuję niedosłownie, ale że brzmiało to mniej więcej tak, że gościnny poznaje właściwy ciężar przedmiotów. Jakoś tak sobie zapamiętałem z jednego z tekstów pana profesora fragment. Ja rozumiem to w taki sposób, że ta gościnność, czy bycie gościnnym pozwala nam zobaczyć rzeczywistość bez różnych nakładek, bez uprzedzeń, bez różnych przedstępnych jakichś założeń. No więc czy jest miejsce na nadzieję, czy ta gościnność może nas jakoś zmienić? No i trzecie, co też tu pan profesor Migalski wspomniał, czy możemy się już jakoś przygotować do tych różnych procesów, które jak z perspektywy różnych dyscyplin jesteśmy w stanie przewidzieć, znaczy różnych zjawisk takich trudnych, czy różnych napięć społecznych. Innymi słowy, co powinniśmy robić, na co powinniśmy się impregnować, żeby sobie z tymi zjawiskami jakoś poradzić. Nie chcę w tej drugiej rundzie nikogo wywoływać do głosu, więc zostawiam te pytania otwarte z prośbą o odpowiedź, ale użyłem nazwiska pana profesora Tadeusza Sławka, więc jeśli mógłbym pana profesora poprosić jako pierwszego. Bardzo proszę. Nie wiem oczywiście, co będzie, już trochę powiedziałem, ta moja uwaga poprzednia o tym, że znajdziemy się tak czy inaczej po wojnie, oby jak najszybciej zakończonej, z jak najlepszym efektem dla Ukrainy, ale znajdziemy się w świecie zupełnie innym, w którym trzeba będzie budować porządek międzynarodowy właściwie na minimalnym kapitale wzajemnego zaufania, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, a i chińska jest dość niewiadoma w tym układzie. Czy to jest, szuka pan, to będzie trudne, ale to wcale nie znaczy, że niemożliwe. Musimy się też do tego jakoś przygotować. Czy to jest brak optymizmu? Nie. Ja myślę, że my w polskiej historii dobrze wiemy, że wojny mają straszliwie niszczący potencjał, ale przecież z wojny też wyłaniały się nowe państwa, z wojny się wyłaniały nowe społeczeństwa. To przecież my jesteśmy w 1918 roku dzieckiem wojny, właściwie odzyskana nasza niepodległość. Więc pozostaje bardzo ważne pytanie, co się wyłoni w Ukrainie po wojnie? Jakie społeczeństwo się wyłoni? I to może być pytanie optymistyczne. W tym sensie, że oczywiście trzeba się ukłonić głęboko przed pamięcią ofiar, ale z tego wyobrażam sobie, że wojna niszczy, ale wojna też o paradoksie. To straszne na swój sposób, co powiem, ale też rodzi pewne rzeczy. No więc miejmy nadzieję, że wyłoni się pewne nowe społeczeństwo, mocniejsze, a bardziej służące, to, o czym pani profesor mówiła, oparte na głęboko takiej schodzącej w dół godności człowieka i tak dalej, i tak dalej.
Myślę też, że czeka nas ta praca edukacyjna, o której pan doktor tutaj mówił i pan profesor Migalski też o tym mówił, prawda? Że to jest wielkie zadanie też i to jest na każdym poziomie edukacji nas to czeka. No a jeżeli chodzi o dalsze rozważania, no to myślę, że musimy się zastanowić teraz, patrząc na to, co się dzieje, w jakim świecie jesteśmy, w jakim domyślamy się będziemy. I jakie będą teraz relacje i jaki jest wpływ owej przemocy na przykład na takie pojęcie demokracji, z którym jesteśmy zżyci, jakie to będzie miało efekty. Te efekty już są, bo wiadomo, że budżety państw zachodnich na cele militarne skoczyły już w tej chwili, prawda? Więc to się będzie zmieniać. Prawda? Więc to musimy zapytać, jak się zmieni demokracja w ogóle. Bo pewnie się jakoś zmieni. Więc te wszystkie pytania są bardzo ważne, a już kończąc, ta idea gościnności jest bardzo ważna i nad nią trzeba pracować, także dlatego, że zasoby przestrzenne Ziemi są ograniczone, klimat się psuje, wiadomo, czym to grozi i wcześniej czy później będziemy musieli i tak żyć koło siebie i tak. Pojawią się uchodźcy klimatyczni za niebawem, a więc trzeba się do tego przygotować. To słowo przygotowanie, to hasło przygotowanie, które pan profesor Migalski wygłosił, jest bardzo ważnym hasłem, jak myślę, przez polityków na ogół zaniedbywanym, bo oni się nie lubią przygotowywać, bo oni wiedzą. Bo człowiek się przygotowuje do czegoś, czego nie wie. Natomiast polityk zawodowo wie, więc on się nie musi przygotowywać. Dziękuję bardzo. To ja jako były polityk powiem, dokładnie tak jest oczywiście, że politycy wiedzą. Ja też jak byłem politykiem, to wiedziałem. Jak przestałem być politykiem, to znowu nie wiem. Natomiast rzeczywiście, no nikt nie wie oczywiście, jak brzmi odpowiedź na tytułowe hasło naszego panelu, bo naprawdę nie wiemy, jak będzie. No może być tak oczywiście, że no, będzie trzecia światowa i nas już nie będzie. Niektórzy twierdzą, biolodzy twierdzą, że średnia długość gatunku, to jest każdego gatunku zwierząt, to jest jakieś 4 miliony lat. Rodzaj ludzki ma około 3 milionów lat, więc to by się nawet zgadzało, że zmierzamy już raczej do końca niż do początku. Natomiast a propos tego optymizmu, to niektórzy neurobiolodzy i kognitywiści, jedną neurobiolożkę tu widziałem, twierdzą, że w ogóle optymizm to jest taka funkcja umysłu, która ma podtrzymać organizm przy życiu. Że ona nie ma specjalnego sensu, bo natura dąży do entropii, ale ogólnie to warto się tego od czasu do czasu trzymać. Ja bym powiedział w ten sposób, że to oczywiście, rzeczywiście pan profesor Sławek ma rację, to może być ogromna szansa dla Polaków, dla Ukraińców, dla Rosjan. Nie zapominajmy również o tym czynniku. Może być bardzo źle, czyli po prostu może nas za kilka tygodni nie być na świecie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest racjonalne, czy nie, ale równie nieprzewidywalne jest to, że po prostu z tego nieszczęścia, którego dzisiaj doświadczają Ukraińcy, wyjdzie jakieś dobro. Ja coś zaproponowałem, oczywiście w jakimś swoim szaleństwie, proszę potraktować to jako tylko półprawdziwe, a właściwie tylko jako żartobliwe. Mój projekt jest taki, żebyśmy po prostu zrobili wspólne państwo z Ukraińcami. I to jest szachmat dla wszystkich nacjonalistów. Bo jak pan profesor Sławek mówi o tym, że się ten mesjanistyczny nacjonalizm pokazuje swoje fatalne oblicze, to proszę sobie wyobrazić państwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 90 milionów mieszkańców. My jeździmy nad nasze Morze Czarne na wakacje, Ukraińcy jeżdżą nad swój Bałtyk na wakacje. Jesteśmy najpotężniejszym państwem Unii Europejskiej i oczywiście, że to jest tylko prowokacja intelektualna, bo nie po to dzisiaj Ukraińcy się biją, żeby wchodzić w jakieś inne państwo. Natomiast być może to pokazuje, że są pewne możliwości, których jeszcze dzisiaj nie dostrzegamy, które są za progiem. I z tego nieszczęścia, no nie chcę właśnie kołczować nas wszystkich, ale że jeśli wszyscy nie zginiemy, to ten świat może być lepszy dla nas, dla Ukraińców i być może dla Rosjan. Więc tym takim trochę optymistycznym, czyli takim potrzebnym do przetrwania akcentem spuentowałbym to. Bardzo dziękuję, bo ja się naprawdę przeraziłem, prosząc o nadzieję, kiedy usłyszałem, jak pan profesor mówi o końcu gatunku, który nas czeka, ale na końcu pojawiło się to jeśli i to jeśli, tego jeśli się będziemy trzymać, bo to jeśli daje nam jakąś nadzieję. Widziałem, że pani profesor, słysząc o tym ekstrawaganckim pomyśle, o tej prowokacji, się bardzo uśmiechała. No więc pozwolę sobie panią zapytać o,
o pani optykę wizji przyszłych stosunków polsko-ukraińskich. Czy to doświadczenie, też biorąc pod uwagę te wyniki badań, które były tu wcześniej przytaczane, czy pani zdaniem to nas może jakoś na trwałe zmienić? Насправді ми дуже, українці всі, дуже віримо і сподіваємося в те, що війна закінчиться, повною перемогою України і відновлення всіх її територій, які зараз є окупованими. Сподіваємося і віримо, що війна скінчиться повним звичайством України і привернутим інтегральності територіальним. Бажаємо відновлювати всю інфраструктуру, в цьому немає проблеми, є оптимістичними щодо цього. На жаль, звичайно, не можна повернути лише життя людей. Tutaj jesteśmy optymistycznie nastawieni, jeżeli chodzi o odbudowę infrastruktury i gospodarki, ale no niestety nie da się przywrócić życia ludziom. I jeśli odpowiadać na pytanie, co będzie, w pierwszą kolejność my, Ukraińcy, думаємо, kiedy zakończy się wojna, kiedy będzie mir. I da, polityczne prognozy, one nie są takie 100%, тому nie można to na pewno сказати, na żal. Niestety nie możemy powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, co będzie dalej, gdyż prognozy są niepewne. I тут важливе значення, звичайно, має як для України, так і для Польщі, як довго буде тривати ця війна і чим вона закінчиться. Безперечно, краще для всіх сторін, якщо вона закінчиться якнайшвидше, Україна збереже свою повну державність і територіальну цілісність. Tutaj ważnym będzie i dla Polaków, i dla Ukraińców, żeby ta wojna po prostu skończyła się jak najszybciej i się skończyła dobrze, czyli zwycięstwem Ukrainy. І тут, звичайно, я розумію, і це абсолютна правда, все, що сказав пан професор, щодо того, які виклики стоять перед Польщею і будуть стояти в майбутньому в зв'язку з війною в Україні, в зв'язку з тим кількістю переселених людей вже більше 2 мільйонів, і ніхто не знає, скільки насправді буде, тому що чим довше війна буде продовжуватися, чим більше територія України, не дай Боже, буде в цій війні, тим зрозуміло, що буде більше людей і викликів для Польщі різноманітних. Tutaj ja doskonale rozumiem, o czym pan profesor mówił, czyli im dłużej ta wojna będzie trwała, tym więcej uchodźców z Ukrainy będzie i tutaj najlepiej jakby najszybciej się skończyła. I tu sprawdzie polska держава wzięła na siebie taką wielką odpowiedzialność, nie znając, co będzie dalej. I już w procesie wszystkiego tego, namagając się dać odpowiedź na te pytania, przyjmować jakieś nowe zakony. My bardzo witamy ten nowy specjalny zakon щодо Ukraińców, na przykład. Polska wzięła na siebie dużą odpowiedzialność, oczywiście nie wiedząc, co tak naprawdę będzie dalej, bo nikt tego nie wie, ale Ukraińcy są bardzo wdzięczni, też jeżeli chodzi o tą nową ustawę dla Ukraińców. No i trochę optymizmu. My zaraz wszyscy Ukraińcy optymisty, tak, mają być zwyczajnie, jak pan сказал, dla tego, żeby wyżywać, trzeba być optymistami w najgorszej sytuacji. Tutaj teraz jesteśmy, wszyscy Ukraińcy są optymistami i tutaj, żeby przeżyć, trzeba po prostu być optymistą w każdej sytuacji. Зрозуміло, що відповідно до цього закону зараз приїжджають в Польщу жінки і діти, тому що через загальну мобілізацію чоловіки не можуть виїхати з України, тому саме такі люди зараз приїжджають в Польщу. Przeważnie do Polski teraz przyjeżdżają kobiety z dziećmi, dlatego że mężczyźni po prostu nie mogą opuszczać krajów, więc przeważnie Polska gości kobiety z dziećmi. І тут, чим, на мій погляд, важливо доступ до польської ринку праці для українок, тому що деякі з них, багато хто хотів би не лише користуватися польською гостинністю, а й також бути можливим забезпечувати самих себе і своїх дітей в цій ситуації, як тільки це буде можливо, і для цього також важливо доступ до польських шкіл і дитячих садків, для того, щоб було де залишити дітей в безпеці і піти, і також робити певний внесок в економіку Польщі, а не лише бути, так би мовити, гостем тут і користатися всіми благами.
Cudowne jest to, że istnieje możliwość dołączenia do rynku pracy, mimo że teraz w Polsce większość, że to są Ukrainki z dziećmi, większość chciałaby też pracować, utrzymywać siebie i swoje dzieci, zwłaszcza gdy wojna będzie trwała. No i żeby tak było, to bardzo ważny jest dostęp do żłobków i przedszkoli, żeby mamy też mogły pracować i nie tylko korzystać z tej gościnności, ale również dawać jakiś swój вклад до господарки польської. Я зараз говорю більше про такі людські відносини, ані ніж політичні, ніж правові. І в тему, що буде, коли війна скінчиться так, як українці цього бажають, і за що вони борються зараз, то деякі українки, напевно, залишаться в Польщі. Ті, по-перше, які знайдуть тут роботу, зможуть асимілюватися, або ті, яким просто не буде куди повертатися в Україну. Kiedy skończy się wojna, część Ukrainek na pewno będzie chciała zostać w Polsce, zwłaszcza jeżeli dostanie pracy i nie będzie miała po prostu gdzie wracać na Ukrainę. Але велика кількість, справді дуже велика, і я спілкуюся і дивлюся, дуже хочуть, щоб війна скінчилася якнайшвидше, і вони хочуть повернутися додому. І вони повернуться додому, і тут є такий величезний, позитивний, оптимістичний людський капітал, про який не треба забувати, але який важко виміряти. Це те, що всі ці діти, які вже тут перебувають деякий місяць, всі ці жінки, які бачать цю польську гостинність, вони потім повернуться додому. І це нове покоління українців, які будуть завжди вдячні полякам, польській державі за те, що вони тут бачили, за ту ж гостинність. І це зміцнить стосунки України і Польщі на майбутнє, розвиток України і Польщі. І це буде, тому що друзі познаються в біді. І саме такими друзями стала Польща для України, незважаючи на всі ті виклики, які стоять для Польщі в цій ситуації. І тому ми дуже вдячні, і майбутнє буде більш позитивним, ніж ризикованим, на мій погляд. Tutaj też pani profesor mówi o tym, że duża część będzie chciała wrócić i też ważną kwestią jest to, że rodzi się takie nowe pokolenie, które zostało uratowane dzięki Polakom i zawsze będą pamiętać tą dobroć, tą pomoc i wsparcie i od naszych właśnie prawdziwych polskich braci i przyjaciół, których jak wiemy poznaje się w biedzie. Bardzo dziękujemy. Myślę, że taką puentą tego, o czym mówiła pani profesor, może być taka wizja, która od razu gdzieś mi się pojawiała, że spotykamy się na przykład za rok na takim polsko-ukraińskim wydarzeniu, ale już w zupełnie innym kontekście. Nie musimy opowiadać o wojnie, nie musimy opowiadać o tych wszystkich strasznych rzeczach, tylko opowiadamy na przykład o kulturze i pan profesor Migalski cytuje najnowsze badania, które pokazują, że ta sympatia jest wzajemna między Polakami a Ukraińcami. Chciałem jeszcze zapytać pana doktora Jacha o trochę z innej, znaczy ile jesteśmy w stanie z pana z intuicji psychologicznych, myślę teraz o polskim społeczeństwie, ile jesteśmy w stanie wytrzymać funkcjonowania w takim napięciu. To znaczy myślę sobie o tym, że zmagamy się teraz oczywiście nie w tym wymiarze, co obywatele i obywatelki Ukrainy, ale zmagamy się jednak cały czas z tym poczuciem niepewności, zagrożenia, w który weszliśmy tuż po pandemii, czy właściwie ta pandemia gdzieś się nałożyła na tą nową sytuację. I czy możemy jakoś określić ten zasób, który jeszcze posiadamy, żeby jakoś sobie z tymi sytuacjami radzić, albo jeszcze inaczej, czy jest pan w stanie nam jakieś quasi rekomendacje wręcz udzielić dotyczące tego, co w tej sytuacji, kiedy z jednego tak poważnego napięcia, z tak nieprzewidywalnej sytuacji, wkraczamy znowu w taki stan, który nas wybija z rutyny i który powoduje, że zastanawiamy się właśnie, co będzie nieustannie. Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, bo należałoby na nie spojrzeć z dwóch perspektyw. Jedna to jest ta perspektywa motywacji do pomocy na przykład i tego właśnie otwarcia na uchodźców, uchodźczynie z Ukrainy, a druga to jest taka kwestia dotycząca naszego osobistego funkcjonowania.
No bo nie da się ukryć, że istnieje takie ryzyko, że w pewnym momencie ta nasza gotowość do altruizmu, czy nasza empatia opadnie, zmniejszy się, że generalnie rzeczywistość niejako wezwie nas do zupełnie innego patrzenia na nią, a to, co właściwie dziś, wczoraj, przedwczoraj widzieliśmy w telewizji chociażby, czy o czym słyszeliśmy w radiu, zaczniemy traktować jako swego rodzaju rutynę, no, że po prostu za wschodnią granicą coś się dzieje, dzieje się już od dawna. I tutaj nie da się ukryć, że pewne takie mechanizmy niejako podkręcania tej naszej stałej gotowości występowały, występują i pewnie będą występować i też nie da się ukryć, że w mediach można zauważyć taką aktywność, która ma niejako nas cały czas motywować do tego, żeby działać na tych podwyższonych obrotach. To są właśnie, no nie bójmy się tego powiedzieć, nawet akcje takie jak ta dzisiejsza, czyli kolejne koncerty, kolejne festiwale, kolejne świadectwa, które też czerpiąc z naszych zasobów emocjonalnych motywują nas do zaangażowania. Z drugiej strony pojawia się wiele takich sygnałów z samej Ukrainy, które zauważmy nie dotyczą bezpośrednio kontekstu wojennego, aczkolwiek gdzieś o niego zahaczają. Zauważcie Państwo na przykład popularność piosenki Bayraktar. To jest utwór muzyczny, który oddziałuje chwytliwym tekstem, chwytliwą muzyką, profesjonalnym wykonaniem, budząc to życzliwe zainteresowanie odbiorców. Kilka dni temu znów słyszymy o utworze Kyiv Calling, takiej przeróbce piosenki London Calling, która śpiewana jest przez zespół Ukraińców, czemu towarzyszy też zbudowanie pewnej takiej narracji, pewnej takiej, no użyję tutaj słowa legendy wokół samych wykonawców. To znaczy słyszymy o tym, że dwóch wykonawców to terytorialsi, którzy tylko weszli do studia po to, żeby nagrać ten utwór i za chwilkę już wracają na pole bitwy. Kolejny muzyk to ortopeda ukraiński, który w międzyczasie pomiędzy jednym a drugim pacjentem oddał się nagraniu utworu. Wczoraj pojawiła się taka informacja o tym, że ukraiński bokser będzie walczył o tytuł mistrza świata i minister sportu zwolnił go z obowiązku odbywania służby obrony, ale jak tylko walka się odbędzie za granicą, to on wraca i będzie walczył. Więc tu generalnie widzimy, że jest taki zestaw komunikatów, które mają niejako motywować nas do tego, aby nasza uwaga wciąż była przykuta. No, ale z drugiej strony jest jeszcze ten aspekt codziennego funkcjonowania. Jest taka dawna już koncepcja stresu Hansa Selye, psychologiczna, która mówi o tym, że organizm, który doświadcza sytuacji stresowej, przechodzi takie trzy fazy. Fazę alarmową, fazę mobilizacji i fazę wyczerpania. Myślę sobie, że ta koncepcja jako pewien rodzaj analogii mogłaby tutaj zostać wykorzystana. My tę fazę szoku właściwie już mamy za sobą. To była ta faza pierwszych dni, kiedy nie wiedzieliśmy, czy wojna skończy się w ciągu 12 godzin, czy będzie ona trwała bardzo, bardzo długo. Potem następowało coś, co można byłoby nazwać tą fazą mobilizacji i w niej wciąż jesteśmy. To jest ta faza, w której rzeczywiście pojawiają się kolejni wolontariusze, kolejne zbiórki, kolejne akcje charytatywne, inicjatywy polegające na tym, że gdzieś na portalach społecznościowych przekazujemy sobie informacje, że na przykład dana rodzina ukraińska czy dana osoba potrzebuje pracy, miejsca do zamieszkania, jakiegoś wsparcia materialnego. No ale właśnie z psychologicznego punktu widzenia musimy być świadomi tego, że może nastąpić ta faza wyczerpania. I teraz co można byłoby zaproponować, żeby możliwie odwlec moment pojawienia się tej fazy, najlepiej poza moment zakończenia już samej wojny, czyli generalnie, żeby ta faza hipotetycznie mogła nastąpić już dopiero po tym, kiedy wojna się zakończy. I myślę sobie, że tutaj ja nawoływałbym do czegoś w rodzaju zabiegów w kierunku higieny psychicznej. Jeżeli rzeczywiście mamy taką tendencję do tego, żeby włączać codziennie rano o godzinie powiedzmy 6 czy 7 telewizor na kanale informacyjnym i wyłączać go dopiero wieczorem, co i już oglądając kolejne informacje, no to ryzyko, że w pewnym momencie te nasze zasoby, czy to poznawcze, czy emocjonalne, czy uwagowe, związane z tymi przekazami się po prostu skończą. Albo, że żeby się one nie kończyły, będziemy potrzebować coraz większej stymulacji. Troszkę na tej zasadzie, że jeżeli dziś widzimy, że no powiedzmy armii ukraińskiej udało się zniszczyć 10 czołgów rosyjskich, to będziemy oczekiwali, że następnego dnia będzie ich 15, potem 20, 25, a jeżeli ta krzywa gdzieś się wypłaszczy, no to właśnie nam to spowszednieje. Więc żeby
od tego odejść, ja bym proponował jednak skupić się na bardziej codziennym doświadczaniu sytuacji, o której sytuacji konfliktu za naszą wschodnią granicą i bardziej codziennego doświadczania no właśnie kontaktu także z ukraińskością, żeby nie polegało to tylko i wyłącznie na tych wspominanych przeze mnie wcześniej wyobrażeniach, ale na takim rzeczywistym doświadczeniu, bo przecież Ukraina, czy nasze kontakty z Ukrainą, to nie tylko wojna, ostrzały i wsparcie, ale to może być cały zestaw różnego rodzaju innych interakcji, które przez właśnie ten swój szeroki zasięg no, sprawią, że nie będziemy musieli kurczowo trzymać się jednego czy drugiego odniesienia. I myślę, że no, ta moja wypowiedź, którą teraz wypowiedziałem, może być też niezłym supportem do dzisiejszego koncertu zespołu Dagadana, no bo to też przecież jest właśnie tego rodzaju doświadczenie, poszerzające ten zestaw kategorii, którym się na co dzień posługujemy. Zabrał mi pan komentarz do pana wypowiedzi, bo właśnie sobie zanotowałem, że się odbije od koncertu, który nas czeka, że jest to element pewnie tej higieny, o którą by chodziło. W tej rundzie rysowania perspektyw przyszłości została nam pani doktor Małgorzata Myl. Ja państwu zdradzę, że pani doktor przed spotkaniem mówiła, że dla prawniczki to jest najtrudniejsze pytanie, co będzie. No, ale spróbujmy się z nim zmierzyć. Nie wiem. Nie wiem, co będzie. Prawnicy mają to do siebie, że skupiają się na tym, co jest tu i teraz. A tak jak tutaj wszyscy powiedzieliśmy, jesteśmy na razie w etapie, czy na etapie pomagania. Ja chcę jednak zwrócić na inną rzecz uwagę, być może kontrowersyjną, ale trochę zainspirowana tym, co tutaj państwo powiedzieliście i o kategoriach, i o sposobie postrzegania. Skoro mowa o poszerzaniu kategorii, to bardzo chciałabym nawiązać do tego, żebyśmy mieli świadomość, że nie wszyscy przybywający do Polski, nie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski, to uchodźcy. Od tego bym zaczęła. I to jest takie włożenie kija w mrowisko troszeczkę, ale to też trzeba mieć świadomość. Niewątpliwie są to osoby, które potrzebują pomocy międzynarodowej, i taką powinni otrzymać, natomiast nie wszyscy są uchodźcami pod względem prawnym, tak? Ja tutaj wypowiadam się jako prawnik. I to też prowadzi mnie do drugiej kwestii, która jest też być może kontrowersyjna, ale pan doktor o niej wspomniał. I to taki mój wniosek na przyszłość, żebyśmy bardzo unikali albo dążyli do tego, żeby nie doszło do sytuacji, w której wybieramy, który uchodźca jest lepszy, bo tak jak pan doktor słusznie zauważył, ogromny napływ ludzi z Ukrainy to nie jest jedyny napływ ludzi, z którym się borykamy, z którymi się będziemy borykać, bo ci ludzie, czy ludzie szukający pomocy będą przybywać do Europy, tak jak przybywali od 2015 roku, tak jak teraz przybywają i żebyśmy nie kategoryzowali, który przybysz, w cudzysłowie oczywiście, jest lepszy. I tutaj widzę rolę prawa na przyszłość, żeby prawo też nie uczestniczyło w takiej kategoryzacji i dzieleniu ludzi, tak, no, tak, żeby nie iść dalej w tych rozważaniach. Bardzo dziękuję. Zbliżamy się do końca naszego panelu. Chciałem zapytać jeszcze panie i panów dyskutantów, czy ktoś chciałby jeszcze jakimś ostatnim słowem podsumować naszą dyskusję? Sława Ukrainie. Po tych słowach właściwie każde inne słowo byłoby już nie na miejscu. Bardzo serdecznie paniom i panom dziękuję za udział, za dyskusję. No i jeszcze raz podzielę się tą nadzieją, że spotkamy się za jakiś czas na jakimś polsko-ukraińskim wydarzeniu naukowym z elementami higieny psychicznej w postaci jakiegoś koncertu i będziemy mogli wtedy mówić już wyłącznie o rzeczach przyjemnych, wesołych i sprawozdawać to, jak świetnie integracja, bo to słowo, mam takie wrażenie, nie padało zbyt często, a jest chyba kluczowe w następnych tygodniach i miesiącach, ta wzajemna integracja, że wychodzi nam jak najlepiej, z korzyścią i dla Polaków, i dla Ukraińców. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.